Kochani, witam was serdecznie w imieniu Pana Jezusa. Mam serdeczne pozdrowienia ze zboru w Radomsku. Bardzo serdecznie pozdrawiają tutaj pastora, pastorową, braci starszych i wszystkich was, bracia i siostry, bardzo serdecznie. Również Janek i Anetka, których znacie, też bardzo serdecznie pozdrawiają i kazali mi przekazać pozdrowienia. Dobrze, że się nagrywa, żeby to było powiedziane, że pozdrowiłem. Halleluja. Kochani, drodzy bracia i siostry, no z gór jesteś, w góry powrócisz. Ja urodziłem się w górach i wiecie, w góry powracam i bardzo się dobrze czuję między wami. Wiecie, to jest takie naprawdę, nie tylko samo powietrze, ale ta atmosfera. Jestem Bogu bardzo wdzięczny za ten czas. I moi kochani, wybaczcie za mój głos, wiecie, bo tak się wczoraj nadarłem i jeszcze przez te dni wcześniejsze, że wiecie, tak zastanawiam się i zacząłem tracić głos. I tak rano dzisiaj się modlę i mówię, no co jest grane? Tu pastor mi poradził wczoraj, tak bardzo fajnie mi poradził, mówi, módl się tak, jak się modlił się Samson. Mówi, Panie, ten ostatni raz daj, żebym mógł krzyknąć jeszcze ten ostatni raz. Ale moi drodzy, wiecie co, rano się tak modliłem i mówię, Panie, no czemu ja ten głos tracę? Wiecie, i dowiedziałem się czemu. Wiecie, powiem czemu. Słuchajcie, wiecie, nakrzyczałem się tyle, wiecie, i krzyczę, wiecie o co? I tak jakby diabeł ogłuch, wiecie? Jakby nie rozumiał, że Jezus jest Panem, wiecie? I ja się tu drę, a niektórzy jakby nie słyszeli. Jakby nie słyszeli, że Jezus jest Panem, że Jezus jest Królem, że Jezus jest zwycięzcą. No wiecie co? Wiem, dlaczego tracę głos. Ale moi drodzy, Jezus też przychodzi w cichym takim powiewie, w takim cichym też dotyku. Nie tylko w krzyku, wiecie, tak żebyście nie myśleli, że ja tylko krzyczę. Bo też, tak jak mówię, mogę mówić spokojnie, choć jeszcze nie wiem, jak to się rozwinie, ale to wybaczcie mi, że ja po prostu nie bardzo do końca pewne rzeczy kontroluję, prawda? Także jeśli człowiek poddaje się Duchowi Świętemu, to powiem wam szczerze, to różnie bywa, prawda? Może tak zacząć łagodnie, prawda? I potem patrzysz, a on prosi jak Samson. Panie, daj jeszcze raz, żebym krzyknął, że Jezus jest Panem! Halleluja! Tak? Przecież to jest radość, moi drodzy. Uśmiechnijcie się i powiedzcie, Jezus jest Panem. Powiedz temu komu koło siebie, powiedz, Jezus jest Panem! A to wszyscy, wiecie, słuchajcie, że Jezus jest Panem, to nawet diabeł wie. Ale powiedz, Jezus jest moim Panem. Jezus jest moim Panem. Jezus jest moim Zbawicielem. Halleluja. No widzę, że tam parę osób nie mówiło tak. Będziemy pracować nad tym. Będziemy nad tym pracować. Także moi kochani, chciałbym powiedzieć parę słów na sam początek, ale myślę, że zacznie to mój współpracownik bliski. Mój, tak jak mówię, moja pomoc najbliższa, prawda? Kochani, chciałem, żeby moja małżonka przeczytała, nie wiem, pastorze, mogę, czy nie bardzo? Chciałem przeczytać, moja małżonka chciała przeczytać, a ja chcę tylko powiedzieć, co ona będzie czytać. Fragment z ogólnoświatowego Kongresu Demonów. No wiecie, to jest tak ciężka sprawa, zastanawiałem się, czy to w ogóle tak po prostu powiedzieć, wiecie, no, razu służysz, mogą cię potem nie poprosić, prawda, ale myślę, że bardzo was proszę, abyście mocno swój słuch wytężyli i posłuchali tych słów. Bardzo was proszę, bo to jest istotne. Myślę, że będę potem tą myśl troszkę dalej rozwijać, ale nie z Kongresu Demonów. Nie bójcie się. Poproszę moją małżonkę, aby mogła odczytać. Też witam bardzo serdecznie mojego teścia. Bardzo się cieszę, że tutaj jest, także chwała Bogu. Możemy go przywitać też. Chwała Bogu. Cieszę się. Miłuję mojego teścia i bardzo się cieszę z tego, że jest tutaj między nami. Chwała Bogu, ja też się bardzo cieszę, że mogę być na tym miejscu. Nie wszyscy mnie znają, być może jest dla mnie ogromną radością, że mogę tutaj być. W ubiegłym wieku chodziłam do tego zboru. Jako mała dziewczynka tutaj spędziłam swoje dzieciństwo i wczesną młodość. Właśnie przed chwilą Wiktoria pyta, mamo,
czy naprawdę tata kiedyś na tym środku tutaj śpiewał? Ja mówię, tak, tak. I wyobraź sobie, że to było, jak ja byłam w twoim wieku. Czyli ja byłam gdzieś kilkanaście lat, no może nawet kilka, a mój mąż już tutaj na środku śpiewał z kapelą z Katowic. I ja nawet sobie coś tam przypominam z przeszłości, że był taki pan z brodą, ale nie zwracałam wtedy na niego uwagi. A teraz chciałabym przeczytać fragment. Fragment przemówienia z Ogólnoświatowego Kongresu Demonów. Szatan w swym wstępnym wystąpieniu powiedział: nie umiemy powstrzymywać chrześcijan od chodzenia do kościoła. Tak samo nie potrafimy skutecznie przeszkadzać im w czytaniu Biblii i poznawaniu prawdy. Także nie odciągniemy ich od budowania intymnej relacji z ich Zbawcą. Gdy tylko oni nawiązują tę tajemną łączność z Jezusem, nasza moc nad nimi jest złamana. Tak więc niech chodzą do tych swoich kościołów, niech angażują się w różne działalności, ale skradnijmy im czas, aby odciągnąć ich od rozwijania ich tajemnej relacji z Jezusem Chrystusem. To jest moja strategia i chcę, abyście ją stosowali. Odciągnijmy ich od nawiązywania kontaktu z ich Zbawcą, a nade wszystko od utrzymywania ścisłej społeczności z Nim w czasie ich dni pracy. Jak mamy to stosować? Wykrzyknął jeden ze zgromadzonych demonów. Trzymajcie ich w ciągłym przepracowaniu, odpowiedział szatan, angażując ich w bezsensowne aktywności i tworzenie niezliczonych myśli, które będą wypełniać ich umysły. Kuście ich, aby wydawali i pożyczali. Przekonajcie ich, aby żony pracowały poza domem przez długie godziny, a oni sami przez 6-7 dni w tygodniu po 12 godzin dziennie, tak, aby ich było stać na wszystkie atrakcje pustego stylu życia. Odciągnijcie ich od zajmowania się dziećmi. Gdy ich rodziny zaczną się rozsypywać, ich domy przestaną być schronieniem przed stresami w pracy. Ciągle stymulujcie ich umysły, aby nie byli w stanie słyszeć tego cichego, delikatnego głosu. Niech ich radia ciągle grają podczas jazdy samochodem. Niech telewizory, smartfony, tablety, laptopy i komputery będą ciągle włączone w ich domach i niech nędzą ich różnymi programami. Pamiętajcie, by centra handlowe, restauracje, kawiarnie były pełne naszej muzyki. Zróbcie im wodę z mózgu, aby ich społeczność z Chrystusem była zakłócona. Gdzie tylko rzucą okiem, niech widzą w gazetach, w magazynach piękne kobiety i atrakcyjne towary. Pieszcie ich mózgi przez 24 godziny na dobę. Gdy prowadzą samochód, zabezpieczcie odpowiednie billboardy wzdłuż dróg, którymi jeżdżą. Przepełnijcie ich skrzynki mailowe bezwartościowymi informacjami, a ich domy przemieńcie w magazyny pełne przedmiotów nabytych za pieniądze, których nie mają, aby wzbudzić zazdrość innych. Zamieńcie święta Bożego Narodzenia w święta Mikołaja, aby w oczach dzieci zatrzeć prawdziwe znaczenie tej pamiątki. A Wielkanoc zamieńcie na zajączka, aby nie wspominali już więcej zmartwychwstania Chrystusa i Jego mocy nad grzechem i śmiercią. Nawet w czasie ich wypoczynku niech będą nadaktywni. Niech powracają bardziej zmęczeni, niż tam pojechali. Niechaj w swej aktywności nie znajdują czasu na kontakt z przyrodą i nad zadumą nad pięknem Bożego stworzenia. Wysyłajcie ich do wesołych miasteczek, na mecze, koncerty, zabawy i filmy. Mają być zajęci. A kiedy już spotkają się ze sobą, to tylko i wyłącznie po to, aby poplotkować, porozmawiać o wszystkim i niczym, tak aby rozstali się z obciążonymi sumieniami. Niech zaangażują się w wiele służb, tak żeby nie zostało im czasu na szukanie mocy Chrystusa.
Wkrótce doprowadzicie ich do polegania tylko na sobie i do ofiarowania swojego zdrowia i rodzin dla tych służb. A wtedy znów powoli powrócą pod nasze panowanie. Myślę, że istotna informacja. Czy nie czujecie się czasem w taki sposób atakowani? Powiedzcie, czy nie czujecie się czasem... Wiecie co? Za dwie osoby nie kiwną głową. Tam już te dwie kiwne. Zauważcie, to jest taki czas, że dzisiaj w ciągu sekundy możesz skontaktować się z całym światem. Czy to prawda jest? Dzisiaj w ciągu jednego dnia możesz być na trzech kontynentach. Wiecie, ja już taki młody nie jestem. I wiecie, ja pamiętam, że podróż 100 kilometrów to trzeba się było z tydzień przygotowywać. Dzisiaj 100 kilometrów to skoczysz, zaraz wrócisz. Nie jest to prawda? Tylko moi drodzy, zauważcie, czy przez to, że mamy taką komunikację, mamy więcej czasu? Czy my mamy więcej czasu na społeczność z Bogiem? Czy mamy więcej czasu na relacje z rodziną? Czy my więcej spotykamy się? Był kiedyś taki czas, że był telewizor jeden w wiosce i się ludzie schodzili. Bardzo dawno temu. Tak było. Pamięta ktoś tak czy nie? I ludzie się spotykali. Były dwa programy. Albo jeden. Zauważcie, ludzie się z sobą spotykali, mieli relacje. A dzisiaj mam relacje, bo mam komputer. Dzisiaj siedzi dwóch młodych ludzi na ławce i pytasz się, co robicie, nie? A oni piszą, nie? Rozmawiamy z sobą. Oni siedzą koło siebie. To jest ta intymna relacja. Intymna więź. Moi kochani, szatan zrobi wszystko, żeby wykraść to, co najcenniejsze. Relacja z Bogiem jest najistotniejsza. Moi drodzy, Chrystus, co wystarczy mi? Przepiękna pieśń. Powiem wam szczerze, przepiękna pieśń. No, powiem wam, że jak usłyszałem pierwszy raz tą pieśń, to normalnie myślałem, że... Mówię, wiecie co, gdy myślę o tym, gdy zastanawiam się, to gdy mam Chrystusa, to mam wszystko. W Chrystusie są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. Ludzie, upamiętajcie się. Chrystus wystarczy mi. Cóż zabiegać o te wszystkie rzeczy, żeby się pochwalić sąsiadom? Mam większy telewizor. Tak jak dzieci od mojego kuzyna. Jeden założył czapkę. Ja mówię, a ja jestem papież. A ten przed i większy garnek założył na głowę, a ja jestem większy papież. Większy. Dlatego, moi drodzy, zauważcie, jak warto, jak ważne jest zwrócić uwagę na to, co słyszeliśmy. Kochani, raduje się moje serce, że Królestwo Boże powiększyło się o kilka czy kilkanaście osób. Jakie to jest błogosławieństwo? Wiecie co, myśmy tu już się tak trochę radowali, ale nie wiem, ale reszta tu zbór raduje się, czy nie bardzo, że Królestwo Boże się powiększyło, co? No zacznie tam, o jak tam zaczną u góry tupać, a cieszycie, to zobaczycie, co się będzie tu działo. Szyby polecą. Moi kochani, to jest radość, gdy my możemy widzieć, że ktoś rodzi się na nowo. To jest radość, gdy my możemy oglądać ten wspaniały cud zbawienia. Przeżywamy teraz tą radość. Wiecie co? Chcę zostać jeszcze, chcę posłuchać świadectw. Wiecie, mieliśmy jechać wcześniej, wiecie co? Ale tak no po prostu jakoś nie umiem. Wiecie, gdy człowiek coś robi, to też lubi oglądać efekt. Prawda? Marek jak robił moje auto, to ja będę widział efekt, jaki będzie. Musiałem go poruszyć trochę. Musiałem poruszyć jego serce, halleluja. Bóg jest dobry, moi kochani, chcemy widzieć te rzeczy, bo Bóg dzisiaj działa. Wiecie, ja widzę, że Bóg dzisiaj działa, że Bóg dzisiaj dotyka. Moi drodzy, ta siostra, która, o ty właśnie mówiłaś, tak tu mówiłaś, prawda, nie rozumiała pewnych rzeczy. Żyła po prostu w ciemności. Żyła w ciemności i myślała, że tak musi być. Żyła w ciągłym strachu, żyła w ciągłym przeświadczeniu, że nie można żyć inaczej. Moi drodzy, ile dzisiaj ludzi w naszym kraju żyje właśnie w taki sposób, w takim przeświadczeniu, że nie ma innego życia, moi drodzy.
Gdy się nie spotkasz z Chrystusem, gdy spotkasz się z Chrystusem, staje się droga twoja zupełnie inna. Twoje życie staje się zupełnie inne. Twoja rodzina zaczyna być odmieniona. Moi kochani, jak to jest ważne dzisiaj. I my mówimy, Chrystus dzisiaj wystarczy mi. Chrystus dzisiaj wystarczy mi. Bo gdy mam Chrystusa, mam wszystko. Przyjdźcie, mówi Słowo Boże, tyle razy powtarzałem to i znów powtarzam. Przyjdźcie do mnie wszyscy, moi kochani. Dziś Słowo Boże zachęca. Ci, którzy słuchają, będą to słuchać w internecie, niech posłuchają. Przyjdźcie do mnie, bo moi drodzy, dzisiaj są ludzie. Wiecie, dostaliśmy kiedyś taki list i wiecie, napisał to człowiek taki, który był zdesperowany, ale nie napisał adresu, wiecie, nie napisał adresu i pisał takie rzeczy, że on ma już dość wszystkiego. Zupełnie. Widać było, że był pusty w środku, moi kochani. Pusty w środku. Było to inteligentnie napisane, ale Duch Pański pokazywał nam, że ten człowiek jest pusty, że mu czegoś brakuje, że on najprawdopodobniej jest chory. I moi kochani, mówimy tak, Boże, my nie znamy adresu tego człowieka. My nie znamy, nie wiemy, prawda? Ja nie znałem Miłosza, prawda? Ale gdy Duch Pański pobudził naszych siostry, braci i mówimy tak, posłuchajcie, jest taki Miłosz w Ustroniu, módlmy się o niego. Bóg jest wielki. Ja wierzę, że Bóg jest ponad tym wszystkim. Daje doświadczenia, ale moi drodzy, z doświadczenia też daje wyjście. My wierzymy w Boga. My wierzymy w Boga i ja wiem, że Bóg jest na tym miejscu. Gdy Bóg jest na tym miejscu, czyni wielkie rzeczy. Dlatego, moi drodzy, przybliżmy się do Niego. Dzisiaj przez Boże Słowo przybliżmy się do Chrystusa. Zaufajmy Mu, moi drodzy, jak często zdajemy sobie z tego sprawę, że nie jesteśmy w stanie rozwiązać pewnych sytuacji. Moi drodzy, nie jesteśmy w stanie. Czy nie jest tak miło, że lekarze rozkładają ręce? Rozkładają ręce? Czy nie? Czasem jest tak, że rozkładają ludzie ręce, ludzie uczeni, którzy mają tylko zaufanie do tego, co jest napisane w książkach. Ale wiecie co? Ale Słowo Boże mówi, że wiara jest czym? Jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Moi drodzy, my teraz nie widzimy pewnych rzeczy, ale my, Panie, chcemy się złączyć wspólnie razem w modlitwie. Chcemy się złączyć wspólnie razem w modlitwie. Chcemy prosić, aby Bóg mocą swoją mógł Miłosza dotknąć. Aby Bóg mocą swoją mógł Miłosza dotknąć. Aby mógł go dotknąć. Halleluja. Ty jesteś, Panie, wielki. Ty jesteś mocny. My, Panie, podporządkujemy się Twojej woli, Panie, ale dotknij Miłosza, Boże. Dotknij go swoją mocą. Jesteś kochanym Bogiem, Panie. Ty widzisz tego młodego człowieka, który, Panie, ma miłość do Ciebie, Boże. Ty widzisz, Panie, że całe życie przed nim. Dlatego, Panie, dzisiaj jako Twój Kościół, jako Twoi słudzy, w uniżeniu wyznajemy, że to tylko Ty możesz, Panie Jezu, z tego podźwignąć, uzdrowić i dać mu, Panie Boże, w mocy cudowne, wspaniałe życie. Dlatego, Panie, poruczamy się Tobie, Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech tak się stanie, niech będzie uzdrowiony w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Halleluja. Panie, dzięki Ci. Panie, dzięki Ci, że jesteś kochany. Panie, dziękujemy Ci, że my możemy ufać Tobie. Boże, my nie wiemy. Panie, my często jesteśmy rozgoryczeni, czemu takie rzeczy dzieją się. My często, Panie, nie wiemy dlaczego. Ale Panie Jezu Chryste, Ty wiesz. Te doświadczenia pokazują nasze zaufanie do Ciebie. Te doświadczenia pokazują, że Panie, bez Ciebie nic nie jesteśmy w stanie uczynić. Bez Ciebie nic nie jesteśmy w stanie uczynić. Bo Ty jesteś wszystkim i we wszystkim. I moi drodzy, gdy zrozumiemy to słowo Chrystus, wystarczy mi, będziemy mogli iść dalej. Będziemy mogli iść dalej. Ja miałem też informację od mojego przyjaciela Tomasza Rosę. Nie wiem, ktoś znacie Tomasza Rosę? A to jest jeszcze, a Izę tą, Martę znacie? Martę Szturc znacie? A Izę Szturc znacie? To jest mąż Izy Szturc. Wy znacie, bo my jesteśmy młodzieżówka, to my się znamy, tak, ale dostałem informację, że nie żyje jego ojciec, prawda? Nie wiemy, 77 lat miał, wspaniały człowiek. Wspaniały człowiek, to jest emerytowany pastor i naprawdę, wiecie, jak ktoś się spotkał z Karolem, to mógł powiedzieć, naprawdę Boży człowiek, Boży mąż.
Odszedł do Pana. Pan wie najlepiej dlaczego, co i jak. Nie cierpiał. Odszedł do Pana. I dzisiaj mówimy tak, też jest przykro rodzinie. Wiecie, ja nie mam obydwojgu rodziców, nie mam i wiem, jak przeżywa się, gdy się traci rodziców. Ale moi kochani, ale odszedł do Pana. My dzisiaj modlimy się o Miłosza i chcemy, żeby żył. Prawda? My chcemy, żeby żył. My prosimy Cię, Panie, i chcemy Cię wyprosić. Wiecie, Bóg jest, wiecie, jaki jest Bóg, ale On patrzy na zaangażowanie naszego serca. Czy my po prostu wkładamy w to serce? Czy my mamy tą wrażliwość? Prawda, Kostek? Rozmawialiśmy na temat wrażliwości, że Bóg wkłada w serca ludzi wrażliwość taką, wiecie? Jak w wrażliwość Nehemiasza włożył taką wrażliwość, wiecie, że on pragnął, że temu ludowi było ciężko, że było mu źle, zauważcie, że on niósł to brzemię, że on niósł ten ciężar. Moi kochani, poczujmy to. Czy te dni skupienia, moi drodzy, poczujmy jako zbór, poczujcie ten ciężar, że tu przyjeżdżają ludzie z wielkim obciążeniem, moi drodzy, z wielkimi trudnościami, moi kochani. Jak ty, siostro, prawda, i przyjechać i te obciążenia, moi drodzy, i oni te obciążenia niosą i mówi, któż mi jest w stanie pomóc? Kto jest w stanie ponieść ze mną ten ciężar, moi drodzy? Bo łatwo, jak się wszystko dobrze układa, to jest łatwo. Panie, halleluja, dzięki ci, Panie, bo wszystko jest dobrze. W rodzinie się układa, w pracy się układa, kartonik jest plastikowy, wkładam pieniążki, wszystko jest dobrze, to wtedy jest kapitalnie. Tylko, moi drodzy, gdy przychodzi trudność, gdy przychodzi obciążenie, wiedz o tym, że dzisiaj czuję się dobrze, ale jak ważną jest rzeczą również pomyśleć o innych. Pismo Święte mówi, że będziemy jedni drugich, co? Nękać. Będziemy jedni drugich mówić, a ten to taki, a tak? Czy inaczej? Jak mówi Boże Słowo? Jedni drugich, abyśmy co brzemiona nosili. To brzemię niejednokrotnie. Moi kochani, powiem wam takie stwierdzenie, czytam takie książeczki, Nasz codzienny chleb. Ktoś z was czyta, czy nie? No fabok, bardzo mądra rzecz. I tam jest napisane tak, mówi, posłuchaj, jeśli chcesz zrozumieć drugą osobę, jeśli chcesz zrozumieć Miłosza, to załóż jego buty i przejdźcie kawałek. To spróbuj ponieść to jego obciążenie. Załóż jego buty i przejdźcie kawałek. I wtedy poczujesz. I wtedy zrozumiesz. Ja zrozumiałem, wiecie, jak miałem raka krtani, zrozumiałem, co to znaczy. Zrozumiałem. Było mi ciężko bardzo. Ale rozumiem Miłosza teraz. Bo to jest trud, bo to jest ciężar. Bo cały czas przychodzi świadomość i przychodzi ten drugi, który mówi co? Skończy się twoje życie już. Twoje życie się skończy, widzisz? Jeszcze nie zacząłeś żyć, a już się twoje życie skończy. Moi drodzy, to jest ten oskarżyciel braci naszych, który chodzi dniem i nocą, oskarża i ciągle ci mówi, i ciągle cię deprymuje, i ciągle chce zabrać ufność i wiarę. I on chodzi. I on jest w sklepach, on jest w domach, on jest w muzyce, we wszystkim. Wszędzie jest. Czytaliśmy to, co chce zrobić. Ale Pismo Święte mówi, przeciwstawcie mu się. Jacy? Mocni w wierze. Przeciwstaw się, mówi. Szatan chodzi jako lew ryczący. Patrzy, kogo by pochłonąć. Patrzy, jak zrobić. I jeśli kochasz pieniążki, to on tak zrobi, że będzie pierwsza twoja miłość, to będą pieniążki. I on to zrobi. Jeśli kochasz alkohol, to pierwszą miłością twoją będzie alkohol. I będzie to robił i będzie doprowadzić cię dotąd, dopóki cię nie wykończy. Taki jest diabeł. Taki jest diabeł, który chce zniszczyć człowieka, a szczególnie dzieci Boże. Bo ten, który jest jego własnością, to jest jego własnością, ale dzieci Boże, które się sprzeciwiają, dzieci Boże, które się modlą, dzieci Boże, które wstawiają się, nie zgadzamy się z takim położeniem, nie chcemy takiej sytuacji. My w imieniu Jezusa Chrystusa gromimy to w imieniu Chrystusa, bo Chrystus ma moc nad wszystkim. Tak jak mówimy, diabeł ma moc, ale Bóg ma co? Wszechmoc, halleluja. I to, o, coraz lepszy głos, halleluja. To znaczy, że coraz lepiej jest. To znaczy, że moja małżonka tak mówi,
chory przyszedł na kazalnicę, rozumiesz, jak tam zaczął głosić, to od razu mu wszystko przeszło. Halleluja, także trzeba głosić, trzeba mówić o Chrystusie, trzeba pokazywać Chrystusa. My tu ciągle mówimy i tutaj z braćmi, rozmawiamy z siostrami, mówimy, posłuchajcie, jak najważniejszą rzeczą jest, aby tutaj w tym miejscu był Chrystus widoczny. Nie człowiek, moi drodzy, nie człowiek, nie wychodzimy na to miejsce, aby się popisywać, że co potrafimy, ale mówimy to, co Duch Pański mówi przez nasze usta, aby pokazać Chrystusa, że On jest najważniejszy. Moi drodzy, zawsze patrzcie. Wiecie, wczoraj poszedłem tam z tyłu do tego, żeby mnie nie było widać. Chciałem, żeby było widać Chrystusa, że Chrystus jest tu pośrodku nas, że Chrystus dzisiaj chce cię uleczyć, że Chrystus dzisiaj chce cię zbawić. Moi drodzy, ci, którzy jeszcze nie podjęli tej decyzji, mają taką możliwość. Wiecie dlaczego? Dlatego, że cały czas to Boże działanie jest. Tu Kościół jest otwarty. W każdej chwili możesz przyjść. Możesz przyjść, uklęknąć, powiedzieć, Panie Jezu Chryste, pragnę, abyś zmienił moje życie. Nie odchodź stąd z ciężarem, bagażem swoich grzechów, swoich trudności, swoich obciążeń. Nie odchodź stąd, bo tu jest dobre miejsce, że pod krzyżem możesz złożyć. Złożyć możesz cały ciężar, cały grzech. Pod krzyżem możesz złożyć. Ale moi drodzy, to jest twoja decyzja. Ja mogę tylko i wyłącznie wskazać ci, pokazać ci. Tak jak, moi drodzy, jak są drzwi i na tych drzwiach napisane jest Jezus. I masz możliwość. Ja mogę cię doprowadzić do tych drzwi i mogę ci powiedzieć, wejdź tam. Znaczy, tu jest ściana, ale to tam jest tu. Tu, wejdź tam. Ale ja cię nie przeprowadzę przez to. Ja cię nie przeprowadzę. Mogę ci pokazać, tam jest to dobre miejsce. Tylko, kochani, otworzymy Boże Słowo, bo już jest dobry czas, aby otworzyć Boże Słowo. Już się 12 zbliża, to jest dobry czas. Wiecie co, ale wczoraj mówił świadectwo Zygmunt i mówi, wiecie co, że tam w Kongo nabożeństwa są po 4 godziny. I tak zastanawiam się, 12, no. Nie, wybaczcie, bo teraz patrzę po waszych minach, wiecie, jak tak zacząłem mówić, to ja sprawdzam, wiecie, testuję to, wiecie, jestem taki tester. Patrzę, jak powiem 4 godziny, o ty, coś ty chyba przegiął ten troszkę. Ale wiecie, jak było, tam brat z samego tyłu, siedzi ten nasz wojskowy tam z tyłu, bardzo fajny brat, rozumiesz, i jakbyście już tak troszkę przy tego, to my wtedy wstaniemy, poruszamy się, prawda, zaśpiewamy Chrystus wystarczy mi, i możemy iść dalej, prawda? Nie, na pewno tak nie zrobię, wybaczcie, bo byście już mnie ostatni raz chcieli widzieć, także... Ewangelia Jana, rozdział 14. Myślę, że to jest taki piękny rozdział. On jest zatytułowany Droga do Ojca. Wiecie, bardzo mi się podoba to słowo. I chciałbym kiedyś stanąć przed Bogiem i żeby Bóg mógł powiedzieć, dobrze, sługo dobry, wejdź do radości Pana swego. Wiecie, to jest takie najpiękniejsze słowo, które ciągle towarzyszy mi i od dłuższego czasu. Gdy przeczytałem ten fragment, to cóż może być fajniejszego? Że przez to życie przeszedłem, przez te trudy, przez te znoje, przez ten ciężar, przez te doświadczenia i Pan Jezus przychodzi, otwiera i mówi, wejdź, sługo dobry, do radości Pana swego. Przytul się do mnie, bądź ze mną. Wiecie, to jest coś tak wspaniałego, co pragnę. Pragnę tego bardzo i modlę się, abym mógł do końca wytrwać wierze. Moi drodzy, wielu było takich, którzy dobrze zaczęło. Wielu było takich, którzy wspaniale usługiwali, wiecie. Byli namaszczeni Duchem Świętym. I dzisiaj nie chodzą z Bogiem. Bo wiedzcie o tym, że diabeł nie przestaje kusić. Wiecie o tym, że diabeł nie przestaje kusić, że on, tak jak Boże Słowo mówi, że on od Pana Jezusa odszedł do pewnego czasu. On nie odszedł na stałe, tylko on cały czas przychodził do Niego. To zwróćmy uwagę, moi drodzy, jeśli Pana Jezusa kusił, tego doskonałego, cudownego, wspaniałego Pana, Boga, to co dopiero, moi drodzy, nas jako ludzi, którzy jesteśmy w ciele, którzy mamy ograniczenia, którzy zawsze jest to, ciągły jest ten atak i bunt ciała przeciwko duchowi. Czy buntuje się wam czasem ciało przeciwko duchowi? A mnie często się buntuje. I próbuję go tylko, wiecie, jakoś tak
krzyczeć. I ciągle sobie mówisz, Chrystusem jestem ukrzyżowany. Więc co? Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Halleluja. Prawda, Janusz? Halleluja. Chwała Bogu, cieszę się, że Cię widzę. Chwała Bogu. 14 rozdział Ewangelii Jana, od 1 do 6 wersetu, Boże Słowo mówi tak. Niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam to powiedział. Idę przygotować wam miejsce, a jeśli pójdę, przygotuję wam miejsce i przyjdę znowu i co? Wezwę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Przepiękne. I dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie. Rzekł do niego Tomasz, Panie, nie wiemy dokąd idziesz, a jakże możemy znać drogę? Ciekawy ten Tomasz jest, prawda? Odpowiedział mu Jezus, ja jestem, co? Droga, prawda i żywot. I nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Moi kochani, zauważcie, że Słowo Boże na początku mówi, niech się nie trwoży serce wasze. Wiecie, niech się trwożą serca te, które nie pojednały się z Jezusem. To te serca powinny się trwożyć. Powinny mieć lęk w swoich sercach. Tylko, że bardzo często te serca się nie trwożą. A cóż to tego? Cóż mi to? Jak będę stary, to wtedy pójdę do kościoła. A teraz ja mam czas dla siebie. Co mi ktoś tam będzie mówił? Jakieś dni skupienia będę jeździł. Jak mi się dobrze tak żyje. Co ja będę tu słuchał cały czas? Oni cały czas jak nawiedzeni mówią o tym Jezusie. Jakby to nie było innych tematów fajniejszych, prawda? Jakby to nie było czegoś mądrzejszego. A w komputerze tyle fajnych rzeczy jest. Chcesz schudnąć? Tabletka jedna, jesteś chudy. Zażyj ją, mówię ci. Dajemy za darmo pożyczki, tylko bierzcie. Pożyczki są darmowe. Mówię ci, tylko weź. Możesz normalnie nawet 3 miesiące nie spłacać. Reklama. No idzie w internecie, to reklama jest, wiecie, będą się cieszyć bardzo. Czy nie jest to pokusa taka? Bierz, to dla ciebie. Będziesz miał więcej. Będziesz miał coś ładniejszego. Wow! Moja córka już komentuje, także chwała Bogu. Zaczyna już komentować, także znaczy, że jest na dobrym etapie. Ale jak jeszcze chce słuchać kazań ojca, to nie jest tak źle jeszcze. To chwała Bogu. Do Ciebie, Boże mój, wznoszę oczy moje, Tobie ufam. Psalm 141, werset 8. I moi kochani, bywają chwile, w których musimy tylko wierzyć i wiemy, że mamy cel w życiu, a nim powinien być kto? Jezus Chrystus. A nim powinien być Jezus Chrystus. Jeśli masz taki cel, moi drodzy, to mogę Ci powiedzieć, że dopłyniesz do brzegu zwycięsko. Gdy masz takiego kapitana, gdy masz takiego kapitana, jak apostołowie płynęli, zauważcie, uczniowie pańscy, łodzią i przyszedł do nich Jezus, prawda? Ten kapitan wszedł do łodzi i łódź dopłynęła do brzegu. Ona, ta łódź dopłynęła dlaczego? Dlatego, że tam był Jezus. Jak warto jest zaprosić Jezusa do swojej rodziny. Moi drodzy, jak warto jest zaprosić Jezusa do swojej rodziny, do swojego życia, jak warto. Może będziesz pierwszym prekursorem w swojej rodzinie, który uwierzy w Jezusa. I będziesz potem jak ta zaraza, która się roznosi. I zarazisz innych z rodziny. I zarazisz innych. A dlaczego? Dlatego wiecie, że zaraza to się szybko roznosi, prawda? Ja dlatego mówię, że będziesz tym nosicielem dobrej nowiny. Tych dobrych rzeczy, tych właściwych rzeczy, moi kochani, tych rzeczy, które Chrystus da do twojego serca, moi drodzy, gdy przyjdziesz, gdy byłeś nerwusem, gdy byłeś po prostu nie wiadomo kim i na nas przychodzisz i jesteś łagodny jak baranek, to mówią, stał się cud. Temu człowiekowi coś się stało. To jest niemożliwe, że ten człowiek tak się zachowuje. To jest niemożliwe, że ten człowiek w takim momencie nie wybuchnął. Zauważcie, co Zygmunt mówił wczoraj, prawda? Słyszeliście? Że reagował. Ja wiem coś na ten temat, bo tak samo reagowałem. Wiem coś na ten temat i mówił to samo, co ja bym mógł powiedzieć. Że zanim pomyślałem, to zareagowałem. I potem człowiek przeżywał to. Czemu to zrobiłem? Czemu tak zrobiłem? Bogu dziękuję, że nikogo nie zabiłem, bo to jest naprawdę, wiecie co, ale wszystko mogło się zdarzyć. Ktoś mógł mnie zabić, mogłem ja kogoś zabić.
Ale moi drodzy, ale wiem, że Bóg był ze mną i Bóg tak powolutku kierował moje kroki na te właściwe tory. Bóg wskazywał, jak masz iść. I wiecie, i dalej wskazuje. Moi drodzy, miejmy otwarte serca, bo moi drodzy, to, że jesteś 33 lata wierzący jak ja, to nie wskazuje na to, że ja mam przestać ufać Bogu, że ja mam przestać studiować Boże Słowo, że ja mam przestać modlić się. Wiecie co, bo Bóg coraz większe zmiany teraz czyni w moim życiu. I ktoś tak powie, no człowieku, to ty już żeś powinien być tak wytrawny w Słowie i w tych wszystkich rzeczach, że już tobie nic nie potrzeba. A ja mówię, nieprawda. Bo poznanie często nadyma, wiecie? Poznanie często nadyma, ale miłość buduje. Ale miłość buduje, dlatego moi drodzy, jeśli miłujesz Chrystusa, to będziesz się codziennie rozkoszował Jego Słowem. Zgadzacie się ze mną? A robicie to? No ci, co robią, to odpowiedzą. A tam gdzieś z tyłu taka jakaś martwa cisza nastała. Czytacie Boże Słowo codziennie? Tu już do połowy już idzie dobrze. To jest tak, kaloryfer się grzeje, wiecie? Tak, kaloryfer grzeje. On tak zaczyna powolutku idzie. Ale wiecie co? Ale wiecie, dlaczego tak mówię? Bo może to słowo zmobilizujecie, że będziesz mógł na następną niedzielę krzyknąć: tak, czytam, oczywiście! Wow, pobudzili się, wiadomo. Pobudzili się, aleluja. Tak, czytam Boże Słowo. Tak mam społeczność z Jezusem. Tak patrzysz się, gdy śpiewasz pieśń, znoszę ręce, rozumiesz, to tak, coraz bardziej tak. Ja mówię, ty, to tak to jest, czy tak? Tak, czy tak? Wiesz. Tu siostra pięknie dalej. Wandzia, to jest, na wie, o co chodzi. Rano jak tak nie są pobudzeni, to siostra Wanda mówi, no co tak śpicie? No przecież podnieście te ręce, no zaklaskajcie, no co jest? Ja wiem, co niektórzy robią na pobudzenie, ale my tutaj mamy, wiecie, spirit mamy, ale holy tylko. My nie mamy zwykłego spiritu, tylko mamy Holy Spirit. I to pobudza ludzi do tego, aby uwielbiać Boga. To pobudza ludzi do tego, aby oddawać chwałę Bogu. Moi drodzy, jak to jest ważne, dlatego dzisiaj jest ważne. Poddaj się Bogu, a przeciwstaw się diabłu. A co zrobi? A ucieknie od was. Ucieknie od was, bo diabeł nie chce uciekać, ale diabeł chce cię kusić. Wow! Jaki ty jesteś piękny, jaki ty jesteś mądry. To po co ty dzisiaj pójdziesz do zboru? Przecież ty możesz po prostu stać w lustrze i przeglądać się. Jaki jestem, bardzo, bo tutaj popatrzcie, po tych tabletkach jestem taki ekstra. Wszystko się zmieniło od razu, patrz. Od razu widzę, rozumiesz, pasek dociągam. Patrz, normalnie szok. Jedna tabletka, to jak dwie zażyję, to już całkowicie nie będę musiał już paska mieć. Nie? Bo spodnie całkiem spadną, także... Kochani... On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nimi darować nam wszystkiego. W domu Ojca wiele jest mieszkań. Kochani, dzisiaj borykamy się i borykają się ludzie z mieszkaniami, prawda? I mówią tak, no nie ma mieszkania. Ale moi drodzy, Bóg mówi tak, że w moim domu Ojca jest wiele mieszkań. Może tu borykałeś się z mieszkaniem, ale Bóg mówi, przygotowałem coś dla ciebie lepszego. Przygotowałem coś dla ciebie wspanialszego. I Boże Słowo mówi, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, to co? To przygotował Bóg dla tych, którzy... No właśnie, tu jest... To by było wszystko, przygotował mieszkania do tego punktu, tylko jeszcze tam trzeba co zrobić? Miłować Boga. Tu jest bardzo ważny element, miłuj Boga. I Słowo Boże mówi, miłuj Boga z całego swojego serca, z całej swojej duszy, z całej swojej myśli, a bliźniego swego jak siebie samego. Fajnie się to mówi, nie? A praktyka? No właśnie, praktyka poszła w las. Zauważcie, że Jezus nigdy nie głosił takich populistycznych kazań. Słyszeliście kiedyś takie kazanie populistyczne? Słuchaj. Jakie kazanie? Takie, wiesz, populistyczne, to mogę nazwać takie kazanie, które podoba się innym ludziom, wiesz? Wow.
Wiesz co? Uwierz Pana Jezusa, a pożyczki wszystkie twoje będą spłacone. Wiara wszystko da radę. Słuchajcie, to tak jest, rozumiesz? Uwierz Pana Jezusa, zobaczysz, na drugi dzień będziesz miał dom, samochód ładny koło domu, proszę, ja cię rozumiesz. I powiem ci szczerze, nawet ci Pan Bóg żonę przeprowadzi. To są populistyczne rzeczy. Ale moi drodzy, Pan Jezus mówił w prostych słowach. Idę przygotować wam miejsce, ale moi drodzy, nie powiedział, że będzie łatwo. Pan Jezus nie powiedział, że będzie łatwo, że będziemy tak lekko sobie stąpać, że to będzie tak wszystko, wiecie, po dywanikach, wiecie, tak jak nam się wydawało, jakby myśmy przyjechali na misję do Radomska, wiecie, i tak mi się wydawało, przecież my jesteśmy misjonarze, to wszystko się nam należy. I powiem wam szczerze, cieńko było. Nie mieliśmy mieszkania. Zamieszkaliśmy właśnie z Jankiem i Zanatką, gdzie przyjechaliśmy jako misjonarze do miasta. Tam nikogo nie było, przyjeżdżamy. No i tam była rodzina, pukamy, bo my jesteśmy misjonarze, przyjechaliśmy. Mówi, chwała Bogu, chodźcie, no, tu spokój macie, tu ja, halleluja. Tu już przynajmniej pierwszy krok zrobiony, prawda, no bo tak. Ani pieniędzy, ani mieszkania, a jeszcze za mieszkanie, które mieszkaliśmy w Jaworznie, trzeba było płacić, także elegancko, prawda. Kartonik był plastikowy, pusty, bośmy po prostu tak dobrze żyli przez okres misyjny, prawda, że żeśmy wszystko kupowali, bo żyło się jak normalnie, jak pracowałem w Norwegii, to pieniążki były i to, wiecie, to wypływały, te pieniążki wypływały, a nie przypływały i potem wkładasz, pip, nie ma, wow. No i wiecie, tylko pisało i pisało na tym plastikowym kartoniku, a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Pip, wyciągasz do kieszeni. Wiecie, że Bóg się zatroszczył o wszystko? Wiecie, że Bóg się zatroszczył? Na początku przez 3 miesiące, powiem wam, że szukaliśmy mieszkania, nie mogliśmy znaleźć mieszkania. Wiecie, i w pewnym momencie, gdy już powiedziałem, mówię, Boże, naprawdę mam dość, będę dojeżdżać, żona jedzie z powrotem do Jaworzna, ja będę dojeżdżać z Jaworzna do Radomska, bo już mam dość. I napisaliśmy jedno ogłoszenie do spółdzielni mieszkaniowej, że młode małżeństwo, znaczy młode, no młoda żona bardziej, młode, ale napisałem młode małżeństwo. Bo cóż miałem napisać, nie? I wiecie co? I dostaję informację, wiecie, bo które informacje miałem tylko i wyłącznie, to od razu jak jechałem tam, wiecie, 15 minut informacja, tyle, co zdążyłem dojechać. Mówi, wie pan co, przed 5 minutami był facet wziął. Przed tym, wiecie. Poszliśmy nie do spółdzielni mieszkaniowej, tylko do biura pośrednictwa. Babka mówi, wie pan co, miałem 15 domków, takich jak pan chciał, takich małych, pokój z kuchnią, wiecie. Ale mówię, to wszystko poszło. To jakby, wie pan, przed panem wszystko wybrali, mówi, do zera. Mówi, wszystkie mieszkania, które miałem tak samo, nie mam do wynajęcia nic. Ja mówię, no diabeł jest wkurzony na mnie bardzo, bo widzę, że chce, nie pasuje mu to. Poszliśmy do parku głosić Ewangelię, wiecie, tam śpiewamy tego. A po coście wy tu przyszli? Wiesz, taki przychodzi gościu. My tu nie chcemy, wy jesteście jacyś inni. Wiesz, i od razu słyszysz, widzisz po prostu diabelskie działanie. Ale moi drodzy, wiara jest pewnością. Mogliśmy powiedzieć, panie, no dzięki bardzo, spróbowaliśmy, ale wiesz co, ja mam otwartą drogę do Norwegii, jadę i okej. Ale wiecie co, ja już nawet takie myśli miałem. Muszę się przyznać. Bo mówcie prawdę jedni drugim. Miałem już takie myśli, mówię, panie, jak tak mam. A Pan Bóg mówi tak do mnie, tak. Gdzie cię powołałem? Nie wiem, do Radomska. Czy odebrałeś to ode mnie? No tak. To nad czym kombinujesz? O czym myślisz teraz? No panie, ale przecież to, wiecie, jak to człowiek umie wyliczyć. Ja wyliczyłem wszystko Panu Bogu do tego. No, ale mówi, posłuchaj, ale ty musisz mnie ufać. Ja ufałem swoim zdolnościom. Ja ufałem swoim możliwościom. Ja ufałem swojemu plastikowemu kartonikowi, który był zapełniony. A tu naraz mówi, sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Wiecie, nie proś o pieniądze. Ja mówię, tak, no bo przecież brakuje nam. Nie proś. Ja wiem o tym, że potrzebujesz. Wiecie, mieliśmy taką sytuację i to nie będę operować nazwiskami, bo RODO jest, ale miałem taką sytuację i chcę powiedzieć to, żebyście wiedzieli, że warto być otwartym. Wiecie, gdy człowiek, ja tak jak mówię, myśmy mieli jako rodzina, mieliśmy 1000 zł na rodzinę, z czego powiedzieliśmy, panie, 30% dajemy jako dziesięcinę. Z tego powiedzieliśmy, panie, na mieszkanie możemy dać 400 zł, ale potrzebujemy mieszkanie 3-pokojowe z piwnicą, z 2 piwnicami, bo jedna jest za mało, bo miałem literaturę, miałem wszystkie rzeczy, rozumiecie? I zauważcie,
Jak powiedziałem o tym, że za 400 zł chcę wynająć mieszkanie, ale z opłatami już, to wszyscy mi tak pukali. Mówię, chyba pan zwariował. Mówię, proszę pana, 500 zł jest samego odstępnego, plus tam było 220 zł rozumiem, za zapłatę. To jest 720, to jest koniec. To po prostu musiałbym jeszcze 20 zł pożyczać na kredyt, bo 300 zł do zboru i 700 ten jeszcze 20 zł pożyczać. Nic na jedzenie, nic na paliwo, nic. Ale wiecie co? Ale Pan Bóg sprawił tak, że zostawiliśmy to ogłoszenie w spółdzielni mieszkaniowej i zadzwonił Pan, że jest mieszkanie. Ja mówię, proszę Pana, potrzebuję takie mieszkanie. No tak, oczywiście, przyjedź Pan. Ja mówię, Panie, super. On patrzył na mnie tak facet, bo ja tak mówię, wszystko fajnie. No to mieszkanie nie było 7 lat malowane, nieważne, mówię. To wszystko mówiłem tak, wiecie, bo mówię, jest mieszkanie, nie? I mówię, no proszę Pana, no ale to będzie 400 zł z odstępnym. Ja mówię, halleluja. A mówię, a dwie piwnice są? Tak. Halleluja, to wiem, że to jest od Pana. Posłuchajcie, jak Bóg prowadzi człowieka, to daje mu krok po kroku informacje. Wiecie, wielu proroków nie wiedziało, szło, a nie wiedziało. Popatrzcie się na Samuela, który przyszedł i miał namaścić na króla. Ja mówię, o ten ładny, ten wysoki, o ten to będzie gościu, to Marek będzie królem, tak. Nie, ale nie, nie. Marek, czekaj, no. Marek dobry mechanik, nie, dobra, to po prostu to, następnego weźmiemy, następnego. Paweł, nie, Paweł na gitarze, dobra, to nie. I posłuchajcie, nie wiedział, ale w pewnym momencie co? Duch Pański mu to objawił. Duch Pański mu to pokazał. I tak samo w naszym życiu było, zauważcie, nie wiedzieliśmy. I zauważcie, i to mieszkanie, ten facet, jak rozmawiał ze mną później, jak już, jak nam to mieszkanie wynajął, mówi, wiesz co, ja się tak obawiałem, mówię, bo myślałem, że ty jesteś troszkę taki tego. Wszystko ci pasowało. Co mi ci powiedziałem, to ci pasuje. Mieszkanie niemalowane pasuje. Na parterze trzy pokoje, rozumiem, pasuje. Rozumiem. Normalnie mówiłem tak, jakbym proszę, ja cię rozumiem, wszystko mi pasowało. Ale posłuchajcie, ale Duch Pański tym wszystkim kierował. Myśmy wynajęli to mieszkanie po czasie. Przyszła sytuacja, że ten pan mówi tak, muszę sprzedać to mieszkanie, bo chcę córce w Warszawie kupić mieszkanie. Kupić mieszkanie. Pastor, kupić mieszkanie. Tuśmy jeszcze zadłużeni byli na budynek zborowy, a ten facet mówi, że jak co, to się musi wyprowadzić. No mówię, Boże, przecież to jest ponad siły. No jak ty to mówisz? No tu i jeszcze tu, no takie obciążenie wielkie. Spokojnie. No i słuchajcie, no i pastor bierze kredyt. A wiecie co? Była piękna sprawa, bo pastor Tomasz Kmiecik, znacie pastora Tomasza Kmiecika? I posłuchajcie, pastor Tomasz Kmiecik mówi tak. Słuchaj, jak chcesz pożyczkę brać, to jest Mesjasz w Częstochowie. Mesjasz? No tak, pani ta naczelniczka tam się nazywa Mesjasz i jak chcesz wziąć kredyt, to możesz wziąć kredyt. Mówię, halleluja, jak Mesjasz to idę, bo to już pewne, że weźmiemy kredyt, bo nie mam kasy, rozumiecie, ja nie mam potwierdzenia, skąd spłacać ten, rozumiecie. I posłuchajcie, poszliśmy do pani Mesjasz, mówię, oczywiście, że tak we frankach, wiecie, jak to we frankach dawali, halleluja, to we frankach była rewelacja, nie? I posłuchajcie, i wzięliśmy ten kredyt, no słuchajcie, na 105% żeśmy mieli kredyt, bośmy mieli jak grosza, rozumiecie. To trzeba było jeszcze opłatę zrobić, także wiecie, także Pan Bóg jest naprawdę dobry, wzięliśmy ten kredyt i co? To już nieważne, co to jest kredyt, ale moi drodzy, była sytuacja, że musieliśmy sprzedać to mieszkanie, bo Bóg otworzył nam drogę tak, że mogliśmy zamieszkać w zborze. Mieliśmy możliwość wyremontowania, na własny koszt wyremontowania pomieszczeń i posłuchajcie, jaki cud, mieszkanie, za które zapłaciliśmy 85 tysięcy, sprzedaliśmy go za 180. Dlaczego? Bo był taki boom na mieszkania. To był dokładnie ten czas, który był dla nas. Zauważcie, Bóg jest takim Bogiem i my jakbyśmy nie zaufali Jemu, jakbym pojechał do Norwegii, to cóż, może lepiej by mi się żyło normalnie, bo bym miał tam firmę, bym sobie poukładał wszystko, ale Bóg nie używałby mnie tak, jak ma mnie używać. I używa mnie. Dlatego dzisiaj wiem o tym, że warto zaufać, pomimo tego, że jest ciężko, że jest trudno, że masz często ten wiatr prosto w oczy. Czujecie się tak czasem, że masz wiatr w oczy? Czujecie się czasem, że jest trudno, że jest ciężko? Ale Bóg mówi, jestem z tobą. Ja cię nie opuszczę. Zauważcie, Bóg nas nie opuścił. Wiecie co, że przez to, że mamy tak, teraz mamy dom. Kupiłem taką ruderę, którą by po prostu nawet nikt na króliki nie chciał. Wszyscy mówili, że proszę ja cię, że tylko i wyłącznie spychacz.
Człowieku, jak ty nie weźmiesz spychacza, ja bym wam pokazał zdjęcia, to byście nie uwierzyli, rozumiesz? To wiesz, zresztą nikt nie chce uwierzyć, bo komu pokazuje pierwsze zdjęcia, a potem jedziemy tam. Ale posłuchajcie, ale Bóg jest Bogiem dobrym, bo po pierwsze tak, nauczył mnie pracy w Norwegii. Żaden fachowiec mnie nie załatwi. Nie da rady. Po prostu, bo mu powiem, przyjacielu, mylisz się. Jest tak i tak. Dlatego zauważcie, że Bóg prowadzi i Bóg przygotowuje pewne rzeczy i daje ci i wyposaża cię. Bóg dziś, mówię, wyposażył mnie. Tak samo w zborze. Niestety, o przyjacielu, nie tak. To tak będzie i tak. Wszystko. Dlaczego? Dlatego, że Bóg przygotowuje swoje sługi. Nie tylko tak, jak mówię, mnie przygotował, wiecie, ja kiedyś z zborze mówiłem tak, wiesz co, ja tu nie przyjechałem do zboru, wiecie, że mi od razu otworzono kancelarię i powiedzieli mi, a pasterze, chodź tutaj, proszę bardzo, tu masz biurko, tu masz tego. Nie, masz ubranie robocze i zapychaj, bo było kilka osób, które tak, jak mówię, bezrobotne i niektóre bezrobotne były takie, które pilnowały swojego domu. I on mówi, nie da rady przyjść, bo on musi pilnować swojego mieszkania. Ty, czekaj. Ale jak potem coś było, to no ale dajcie mi, bo ja potrzebuję. Ty, no ale posłuchaj, ale to ja mówię tak, jak ktoś nie chce pracować, to niechaj i co? Nie je. No przyjacielu, no to gratis, to ja zasuwam, jak tego, wiecie, w zborze, jak robiliśmy tam remont w zborze, ja robiłem remont noclegowni, wiecie, i taki. I akurat wpadłem do środka, bo był dach spalony, ja nie widziałem tego, wiecie, od spodu był spalony dach, a na wierzchu była normalnie papa. Ja stanąłem i wpadłem do środka. Byłem cały czarny, taki, wiecie, jak murzyn normalnie czarny. I przyjechało 15 młodzieżowych pastorów. Ja nie wiedziałem, bo oni przyjechali z Zibim Marcem, tym pastorem z Krakowa, przyjechali do mnie. I wiecie, ja tam u góry tak stoję, wiesz, czarniutki taki, wiecie, i normalnie tak stoję. A my, gdzie jest pastor? A ja mówię, nie wiem. Nie wiem, ja tu tylko sprzątam. Nie? To on, tam bar, ty u góry, ty wiesz. I słuchajcie, mówię ci, pełny uśmiech, na pełna gala, prawda, zszedłem, po prostu umyłem się. Ale zauważcie, ale przez to, że Bóg dał mi te zdolności, mogłem przygotować miejsce dla osób, które są bezdomne. Które mogą dzisiaj zajmować się w zborze sprzątaniem, remontami. Chwała Bogu za nich. Chwała Bogu za nich. Popatrzcie się. Ludzie, których świat po prostu nie chciał znać w ogóle. Którzy byli przekreśleni. Bóg dzisiaj wyciągnął z tego parowu, z tego padołu ziemskiego i postawił ich na skalę. Moi drodzy, dlatego wiedz o tym, że Bóg dzisiaj w twoim życiu może działać. Dokładnie tak samo. Dokładnie tak samo może zmienić twoje życie. I mogłeś być kiedyś bezdomnym, a dzisiaj możesz być kim domnym, bo Jezus jest z tobą. Halleluja. Halleluja. Jezus powiedział, przyjdę znów. Kto z was się cieszy, że przyjdzie Jezus znów? Reszta? A co, ręce bolą? Co jest? Ręce bolą? Zauważcie, słuchajcie, posłuchajcie, nie pomyślcie sobie źle o mnie. Wybaczcie, nie powiem się zjeść o mnie, ale zauważcie, gdy my pewne rzeczy, na przykład podnosimy ręce, to znaczy, że przyznajemy się do tego. Zauważcie, jak gdy pytam, to nie pytam dlatego, że ja chcę, wiecie, jak w podstawce, teraz ja, jest, nie ma, jest, nie. Moi kochani, pamiętajcie, gdy prosimy kogoś tutaj, aby wyszedł na środek, zauważcie, to nie po to, tylko ty robisz krok w stronę Boga. Zauważcie, ty robisz krok w stronę Boga i Bóg wtedy widzi, że ty masz pragnienie. Rozumiecie? Wybaczcie, że to może tak wyglądać jak w szkole, że jak was tak pytam i możecie mieć mi to za złe, ale wiecie co, tak odczuwam w duchu, że dobrą rzeczą jest podnieść ręce, tak, Panie, czekam na ciebie. Tak, Panie, ja jestem wdzięczny, że ty oddałeś swoje życie na krzyżu. Moi drodzy, to jest... A gdy my uwielbiamy Boga, gdy podnosimy ręce, moi drodzy, to czym... Jaki to jest symbol podnoszenia rąk do góry? To jest... Jaki to symbol? Co wskazuje? Wskazuje nasze co? Poddanie. Nasze uniżenie. Klękamy przed Bogiem, zauważcie, i podnosimy swoje ręce, to znaczy uniżamy się. My się uniżamy, dlatego zobaczcie, ach, Pan Bóg mówi, że Bóg pokornym łaskę daje. Ale tym pysznym, którym się nie chce ręki ani podnieść, ani tego, to potem patrzysz, masz problemy. No i patrzcie, no problem, zwolnieni z roboty. No chwała Bogu, dobrze. Bo coś robił. A gdzie był ten czas, gdy miałeś Boga uwielbiać? To nie miałeś czasu, bo wtedy był internet. Tam są dopiero ciekawe rzeczy, rozumiesz? I nie może się oderwać, rozumiesz? I 8 godzin i on normalnie w porządku. Oczy człowieku normalnie jak dolary, rozumiesz, bo już nic nie widzi, rozumiesz, ale wiesz, jest dobrze wszystko, rozumiesz. No i chciej go teraz w tej chwili, że on rano przyjdzie na nabożeństwo i on będzie ręce podnosił. Będzie podnosił ręce?
No skąd? On nie ma siły, bo klawiatura go tak przygniotła, że on stukał i co? I wystukał. Tak, i wystukał. Dlatego zauważcie, moi drodzy, jak ważną jest rzeczą, czy jak ważną rzeczą jest dzisiaj, że Duch Święty mówi do naszych serc. Duch Święty dzisiaj mówi, zwróć swoje oblicze na Jezusa.